sketch. Zapewne nigdy by nie powstał, gdyby nie pewien drobny fakt. W pewien chłodny, styczniowy poranek do budynku, w którym mieścił się urząd gminy, wszedł niejaki Mieczysław Kwiecień. Człowiek, który od wielu lat był szefem Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości. Kiedy o godzinie 11:37 otworzyły się drzwi jego biura, oczy Mieczysława Kwietnia zrobiły się nagle czarno-czerwono-żółte. Co spowodowało, że jego oczy, które były dotąd po prostu piwne, nagle diametralnie zmieniły swój kolor. Ale zacznijmy od początku. W drzwiach biura stał on, as wywiadu. Najlepsze kasztany są na placu Pigalle. Proszę pana, ja nie jestem najbogatszym Polakiem, ja nie mam domu w Ameryce, ja nie leczę się po drodze w Londynie, no mówiąc krótko, mnie nie stać na to, żeby zadawać się zasami wywiadu. Także do widzenia. Nie. Ależ ja przychodzę w celach pokojowych. Tak, to tak, a potem spotkamy się u Paulinów w Częstochowie i nikt nie będzie wiedział, co ja. Nie. Drogi panie. O, właśnie. Jeszcze nie przeszliśmy do konkretów, a już pan wie, że jestem drogi. Ja nie chcę mieć nic wspólnego z wywiadem. Proszę pana, ja nie wiem, czy pan jest drogi, czy nie. No, tani nie jestem. Niech pan mnie wreszcie wysłucha i przestanie się jąkać. No, wow. Oczywiście, proszę bardzo, ja mogę przestać się jąkać. Brunner, kojarzy pan? Kojarzę. Otóż Brunner chce kupić w Polsce ziemię obok mojej działki. Co robić? Nie wiem. Pan musi wiedzieć. Ale dlaczego ja mam wiedzieć? I w tym miejscu przerywamy akcję, aby wyjaśnić... że w kaburze, czyli tam, gdzie jeszcze do niedawna znajdował się pistolet Parabellum, dziś kapitan Hans Kloss nosi wystrzałowy telefon komórkowy model 8220 z możliwością nagrywania. Ten z pozoru niepozorny szczegół mógł okazać się kluczem do rozwiązania całej zagadki. Ale zobaczmy, co działo się dalej. Jeżeli pan mi nie pomoże, to jutro to nagranie... Drogi panie, jeszcze nie przeszliśmy do konkretu, a już pan wie, że jestem drogi. Nie, ja nie chcę mieć nic wspólnego z wywiadem. Proszę pana, ja nie wiem, czy pan jest drogi, czy nie. No, tani nie jestem. Jeśli pan mi nie pomoże, to jutro to nagranie opublikuje lokalna prasa.
Ja tylko w kwestii porządkowej. Chyba autorowi skeczu się coś popierniczyło, bo ja się jąkam, a pan nagrywa jak Michnik. No to kto tu jest kto? No, trzeba to wyjaśnić. Nie interesuje mnie, kto jest kto. Interesuje mnie pańska pomoc. Nie, pomogę, oczywiście, proszę no. bardzo. Mnie nie zależy na rozgłosie. Ja mam inne cele niż pan Rywin. Dobrze, więc chodzi o to, jak nie sprzedać sąsiedniej działki Brunerowi, tak? Tak. No to może by go poszczuć psem. Ma pan psa? Mam. A jakiego? Owczarka niemieckiego. No, to Bruner powinien go zrozumieć, w końcu rodacy, nie? A tak w ogóle, to Brunner nie może kupować w Polsce ziemi. Może. Jakim prawem? Jego babka była Polką. O, nie ze mną te numery, Brunner. O, pardon, to zdaje się pański tekst. Właśnie. Przepraszam, ale mnie wkurzył. A z tą ziemią zrobimy tak, że to ja kupię działkę obok pana i już. A może pan? Mogę, bo babka by była Polką. A ma pan za co? Mam, bo dziadek był Niemcem. No to będziemy sąsiadami. Być może. Nigdy nie dowiemy się, za ile i czy w ogóle Mieczysław Kwiecień kupił wspomnianą wcześniej działkę. Jednego natomiast możemy być pewni. Czarno, czerwono-żółty kolor jego oczu, identyczny z barwami flagi niemieckiej, to nie przypadek. W końcu oczy Mieczysław Kwiecień miał po dziadku.